Proszę powiedzieć, jaka impreza dzisiaj się odbędzie, co zobaczymy i kogo nagrodzimy, bo chyba po to się spotkaliśmy. Tak. Dzisiejszego wieczoru odbędzie się gala prestiżowa Polish Businesswoman Awards. Jest to bardzo doniosłe wydarzenie, podczas którego zostaną wręczone statuetki najbardziej przedsiębiorczym Polkom, ale także firmom, markom, produktom, które oznaczają się najwyższą jakością, profesjonalizmem, troską o klientów, o pracowników. Jak to jest w Polsce? Trudno znaleźć te przedsiębiorcze kobiety, które faktycznie działają w biznesie? Tutaj klimat gospodarki polskiej stwarza bardzo dobre środowisko pobudzające przedsiębiorczość, ponieważ praca na etacie bardzo często nie pozwala paniom realizować się, nie pozwala spełniać pasji. W związku z tym bardzo dużo kobiet zakłada po prostu własne biznesy, żeby móc wyrazić swoją twórczość, swoją pasję i zarabiać pieniądze. Jak często organizujecie Państwo tego typu imprezy? Raz do roku odbywa się prestiżowa gala Polish Businesswoman Awards, podczas której wręczamy statuetki, tak więc jest to coroczne, doniosłe wydarzenie. Właśnie, bo to wydarzenie jest zorganizowane generalnie przez Państwa pismo, prawda? Do kogo ono jest skierowane? Nasz magazyn i to wydarzenie są skierowane do ludzi biznesu, do ludzi, którzy są aktywni, którzy mają pomysły, ale też którzy przestrzegają zasad etyki. To jest bardzo ważne w biznesie, żeby być osobą, która ma dobre intencje, bo nie chodzi o to, żeby szybko zarobić pieniądze, ale żeby również coś dobrego wnieść do społeczeństwa. I w takim gronie ludzi szlachetnych dzisiaj się spotykamy. Ale dzisiejsze wydarzenie to nie tylko te kobiety biznesu, ale też moda. Kogo zobaczymy na wybiegu? Czyje projekty? Podczas dzisiejszej gali zobaczymy 3 pokazy mody następujących marek. Towa, Julia Babich oraz Kiosk. Ponadto te pokazy zostały wzbogacone przez markę obuwniczą Hogl, która udostępniła właśnie obuwia, a także będzie zaprezentowana biżuteria Dita Zimmermann oraz Pierre Lang. No to nie pozostaje mi nic innego, jak życzycie chyba dobrej zabawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.